Doświadczony, ale jeszcze cały czas młody. Po 5 latach powrót tutaj do Kędzierzyna. Optymistycznie jestem nastawiony. Mamy zbudowaną, myślę, że mocną drużynę. Na pewno będzie ona zupełnie inna niż ta, która była wcześniej, ale ja zawsze, gdzie nie przychodzę, jestem pozytywnie nastawiony i też tak jest w tym wypadku. Myślę, że stworzymy dobrą, zgraną grupę i będziemy walczyć w każdym meczu. Stawiam sobie cel, żeby być w czwórce, żeby bić się o medale i mam nadzieję, że wszyscy chłopaki zespołu też taki cel przed sobą sobie postawią. Nie ma co się oszukiwać, znamy się jak łyse konie, bo graliśmy tyle naprzeciwko siatki ostatnimi latami, że się znamy. Marcin też jest jakby no, rozgrywającym pierwszym w reprezentacji, także mam nadzieję, że ta współpraca będzie dobrze wyglądać. Z Bartkiem Kurkiem zagrałem, z tego co pamiętam, może chyba ze dwa czy trzy sparingi w Spale, jak byłem. Ale znamy się z boisk, znamy się nie tylko jakby z boisk, poza też prywatnie tam ze sobą rozmawiamy, także mamy tam jakieś relacje, a miejmy nadzieję, że one tutaj i na hali, i poza nią, i w tych wszystkich hotelach, i na wyjazdach one się zazębią i stworzymy jedną drużynę, która będzie miała wyznaczony cel i do którego będzie cały czas dążyć. Ja o trenerze Andrea Gianim rozmawiałem z chłopakami z kadry Francji, także podpytałem się, jak on tam się zachowuje, jaki ma warsztat, także w samych superlatywach o nim opowiadali, także ja jestem pozytywnie nastawiony. Będę chciał się od niego nauczyć jakichś sztuczek. Mam nadzieję, że on będzie chciał mnie uczyć, także liczę na owocną współpracę i wyniki. Cześć, z tej strony Rafał Szymura. Pewnie dobrze wszyscy mnie znacie. Od nowego sezonu będę nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na hali Azoty.